Ktoś śmiał znieważyć... Artykuł 13. To będzie czad. Dziś w klubie będzie ben. Tak, tak. Ha, tak? Otóż nie. Czas na mecz. 3, raz, 2, Super Strikers! Chodź, chodź. Koniec świata. Jeszcze dalej. Strikers, gipki rasta przy piłce. Rozgląda się. Gdzie ten chuj jest? Skrętny tygrys? Jemu warto podać. Spróbuj przewidzieć to. Ziom. Kręciołka. To się kurwa chyba zdziwisz. I jak żyje, nie? Aj, będzie bramka! Jezus Maria, jaki błąd Borusa! Pokaż jak grasz. I to jest cały Maradona. Jedno genialne podanie otwierające drogę do bramki Lavezzi. Bo w pojedynku z Sergio Ramosem. Robert, to będzie lepsze, Robert! Co? Dobra, teraz kurwa pierdoli mi jak wywiad udziela. Jego krok. Juventusu w tej edycji Ligi Mistrzów nie strzeliła żadnej głowy bramką. Tam nad tym wszystkim czuwał oczywiście gospodarz domu. Skręt. Odwracał się jak żel betonowy klot. Jak zawsze pełen niespodzianek. Cóż za sko... Palas. Maradona. No ma tak, oczywiście, to właśnie. Messi. Co się stało? Brudą jak... Jak porażony. Do tego meczu jeszcze całe wieki. Dziś musi myśleć o przebiciu się. Ale ty masz silną psychikę. Zajebiście silną. Zawsze patrzę w oczy, kiedy z kimś rozmawiam. Nigdy nie wykonuję niepotrzebnych ruchów. Wystarczy mi pierwszych 10 słów, 5 pierwszych gestów, jakiegokolwiek koleżki i już wiem, że w jego psychice czai się strach. On jeszcze nie zdaje sobie sprawy, że wkrótce będzie miał pełne portki. A wiesz dlaczego? Dlatego, że jego słaba psychika już wysłała mu maila do naciągającej kupy, że spotkanie jest w... I streszczaj się silny, mógł się pić, a jak nie, kurwa, to tam wejdę i ci pomogę, a tego byś nie chciała. Rana, ej, chodź się! Sami! Shaker przejmuje... No i proszę bardzo, on tak się właśnie strzela bramki. Piękny gol Shakera przed gwizdkiem! Super Strikers wygrali! Gdzie on się kurwa tak junu? Hej! Z czym to się pan uśmiecha? Nie, zwłaszcza jak widzę durnego idiotę Jana Rodzenia, dyrektora klubu księgarza w Warszawie. Przestań! To niemożliwe. Buzię widzę w tym tęczu. Na całym świecie pojawiają się tajemnicze dźwięki i nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, skąd się biorą. Teorii jest wiele, a większość z nich zebrał w swoim materiale Paweł Naruszewicz. To przecież go zabiję jednym kopem. Widzieliście kurwy ten refleks? Ale ludzie mówią... Kurwa, co on robi? Skrętny tygry... Chłopie rucha w dupę! Wy mi tu Macierewicz, nie pierdolcie głupot! Na kamer... To jest jakieś kurwa... nieporozumienie. Konferencje. Później, po południu, jest mecz. Shaker? Co jest kurwa pedale? Co chciałeś powiedzieć? Chuj ci w dupę. Się rozumie. Zjeżdżaj! Kumasz i wypierdalaj stąd. Na porannej konferencji napięcie elektryzowało powietrze. Pytanie nie ma. Zabiję ci ty telewizyjny, kurwiszonie, już nie żyjesz. Nic takiego. Nie byłbym taki pewien. Dawni koledzy nie zamienili nawet dwóch słów. A ty co? Tu jest szkoła, tu chodzi o to, że ja was uczę, a wy się macie uczyć. Prawej strony z numerem drugim Cha Jong-hyun, z numerem 13 Pak Chong-jin, jest dwóch paków z czwórką Pak Nam-chol, z numerem 5 Rick Fan-chong, w drugiej linii z 11 Moon In-buk, z 10 kapitan Hong Yong-gyo, z numerem 3 Ri Jin-il, z numerem 8 Jin Yong-nam, przed nimi po lewej stronie An Yong-hok i w ataku Jung Tae-se. Najbardziej Messi pole karne, będzie dwa Messi, Messi,
tuż ponad bramką. Wynik jak dotąd brzmi 0-0. 6 powołań do reprezentacji. I tak właśnie rewanżuje się Cristiano Ronaldo. Pola! Zajebać ci kopa, kurwa, w łeb! 0! Mimo obrony! Jo, co tam, wariacie? Co jest, kurwa, z tą świnią?! Przed byłymi kolegami! Jo, pierdolę! Kurwa, w dupę jebane! Kill him! Zabić go, kill him!